Akademicy w spotkaniu 11. kolejki drugiej ligi mieli największe problemy w pierwszym secie i to na własne życzenie. AZS prowadził nawet różnicą 5 punktów, ale ta rozpłynęła się po kilku niefrasobliwych zagraniach zielonogórzan. Pierwszy set mógł decydować o losach meczu, stąd obie drużyny chciały go wygrać za wszelką cenę. Dla zespołu gości wyrwanie jednego seta w Zielonej Górze i tak byłoby już dużym sukcesem, ale zdecydowanie lepszym opanowaniem w końcówce wykazali się gospodarze. Zwycięstwo biało-zielonych w pierwszej partii 26-24 odebrało zapał przyjezdnym i w kolejnych AZS wygrał niemalże bez trudu. W drugiej do 14, a w trzeciej do 17. Akademicy zainkasowali 3 punkty i jako trzecia siła ligi do liderów z Nowej Soli i Wrocławia tracą tylko punkt. Być może tylko do kolejnej soboty. Zespół trenera Tomasza Palucha może bowiem, podobnie jak Astra, skusić się na przedświąteczną niespodziankę. Trzeba tylko, a raczej aż, pokonać wrocławian we własnej hali.